Witam Was, kochani. Dzisiaj zrobię taki krótki filmik o osi liczbowej. Ostatnio robiłam to z moją klasą czwartą. No i od czego zaczęliśmy? Zaczęliśmy sobie rysować od takiej zwykłej kreski. Ja na tablicy, a Wy w zeszycie kratkowanym. Tu mam też kratkowany. Zeszyt, kartkę. No i popatrzcie, na kartkach takich z krateczkami łatwo się coś takiego rysuje, nie? Oczywiście wiecie, że ja to tak od ręki jak zawsze, a Wy możecie fajnie sobie to linijką narysować. I o co chodzi w tej osi liczbowej? Słuchajcie, to jest zwykła kreska. Na razie mamy zwykłą kreskę, od tego zaczynamy. I oś liczbowa staje się osią wtedy, kiedy na tej kresce zaznaczymy sobie początek i tam zawsze że to jest liczba 0, tak? I kiedy to będzie osią liczbową? Kiedy sobie ustalimy jednostkę. A ta jednostka to znaczy tam takie miejsce sobie obierzemy, gdzie będzie liczba 1. No i słuchajcie, na to, tam gdzie tą liczbę jeden sobie chcemy dać, to mamy wiele sposobów. No, możemy sobie zaraz dać na pierwszej krateczce jedynkę, to wtedy tutaj byłoby tylko pół centymetra, nie? Zmierzcie na linijce. Albo jedynkę możemy sobie dać tu w tym miejscu, za dwie krateczki. No to wtedy tutaj byłaby ta jednostka 1 centymetr. No ale możemy sobie dać za trzy krateczki. Też możemy dać sobie tu jedynkę. Albo tu. Obojętnie gdzie możemy sobie dać to tam, gdzie chcemy. Ale co jest ważne, słuchajcie, ja sobie na przykład dam tutaj 1 cm, to będzie moja jedynka. Tak, tutaj mam 0, tutaj 1. Tylko co jest ważne, moi drodzy, że dwójeczkę już nie możemy sobie teraz dać tam, gdzie my chcemy. O nie. Jeżeli to wybraliśmy sobie taki mały. Odcinek, tak, stąd dotąd, jako jednostkę, to dwójeczkę musimy dać idealnie w takim samym miejscu, oddalonym od jedynki, jak zero jest oddalone tu od jedynki. Czyli od jedynki do dwójeczki musi być taki sam odstęp, tak? Jest tu tyle samo. Sprawdźmy. No, dwie kratki, dwie kratki. Tu łatwo widać, nie? Dobra, to trójeczkę gdzie damy? No znowu za dwie kratki. No właśnie. I czwóreczkę znowu za dwie krateczki. Czyli kiedy oś liczbową mamy? Kiedy narysujemy sobie taką kreskę, na niej mamy liczbę 0, później sobie ustalamy, to się tak nazywa fajnie, jednostkę, ale ta jednostka to jest miejsce, w którym sobie napiszemy jedynkę. Tak, To może być jedna krateczka, dwie krateczki, ile chcemy, ale następną liczbę już musimy umieścić w takiej samej odległości. Tak? Tyle, ile było od zera do jedynki, to tyle samo musi być od jedynki do dwójki, potem od dwójki do trójki i tak dalej. I to jeszcze, słuchajcie, nie jest nasza oś liczbowa do końca, bo jeszcze musimy mieć o taką strzałeczkę. To jest teraz dobra oś i co ta strzałeczka nam mówi? No ona nam mówi, że te liczby rosną. W którą stronę? No w prawo, tak? Sprawdźmy, zgadza się, no 0, potem 1, 2, no pewnie, że rośnie, prawda? Czyli liczby rosną w tą stronę. Na pytanie moje jest takie, jaka długa może być ta oś? Na lekcji sobie rysowaliśmy tak, że aż dojechaliśmy do końca kartki. No dobra, ale jakby ktoś miał jakąś większą kartkę, to może dalej rysować. Oczywiście, że może. A jakby ktoś chciał dalej po biurku, no nie polecam, nie? Bo nie da się zmyć. No słuchajcie... Kreskę i taką oś możemy rysować w nieskończoność. No ale prawda jest taka, że będziemy rysować tylko tam, gdzie damy radę ją narysować. Czyli tam, gdzie się kończy, zwykle nasza kartka. Tak, to tam może być koniec naszej osi. I na końcu zawsze sobie zaznaczamy właśnie tą strzałeczkę, żeby pokazać, że liczby rosną w tą stronę, a mogą w drugą stronę. Możemy ośrysować drugą stronę. No jakby ktoś był leworęczny, albo chciał sobie, no to kto mu broni? Może sobie narysować. Tak, ja sobie teraz zrobię jednostkę o tu jedynkę. Ile krateczek mam? Raz, dwa, trzy. To gdzie musi być dwójeczka? Raz, dwa, trzy. Tutaj. Tak? Pamiętacie, że to musi być taki sam odstęp od zera do jedynki, jak od jedynki do dwójki. No i teraz ile by mi się jeszcze tutaj zmieściło liczb? Raz, dwa, trzy, no tutaj zmieściłoby mi się tylko trzy, liczba trzy, no dalej nie mogę, bo już mam tą wcześniejszą oś narysowaną, prawda? No to musiałabym narysować strzałeczko w tą stronę i co by to znaczyło, że tym razem liczby rosną w tą stronę. Ale najczęściej słuchajcie, no rysujemy w tą, prawda? Bo my jesteśmy praworęczni w większości, no i zaznaczamy sobie, że odtąd rośnie nam coś w tą stronę, ale to jest tylko taka umowa. Dobrze, słuchajcie, wszystko fajnie, ale wiecie, że tu mamy krateczkę, ja, ja lubię rysować na oko. Na mojej klasie takie zadanie domu do narysowania, żeby na kartce z bloku narysowali. oś. Ciekawa jestem, jak im pójdzie, tak. Słuchajcie, jak mamy taką gładką kartkę, o, po pierwsze dobrze byłoby mieć linijkę, no ja to tam lubię na oko, wiecie o tym, nie? No, spróbuję na oko narysować taką kreskę. No, w miarę równo mi się tam udało, nie? I teraz co jest ważne w tej osi? Jak ja sobie tutaj na przez 0, to tutaj nie mam krateczek, prawda? No to gdziekolwiek chcę, to sobie zrobię jedynkę, ja sobie zrobię tutaj. O. I teraz słuchajcie, jest ważne mieć dobre oko, jak ja to mówię, żeby w takiej samej odległości, jak jest od 0 do jedynki, narysować dwójeczkę. Ej, to tak, słuchajcie, tu jakbym narysowała, to na oko widać, że nie, prawda? Byłoby za mało. Tak, tu, no troszkę za mało, no to tak mniej więcej tu. No, jak ktoś ma właśnie wprawne oko, to jakby sobie tutaj dał tą dwójeczkę, to teraz tak patrzcie, no, co jest, to tak mniej więcej, no tak, może, nie, może tak troszeczkę tu, co? Dobra, czyli tu byłoby mniej więcej tyle samo, co tu tak? Gdyby ktoś nie chciał rysować na oko, oczywiście w matematyce precyzja jest dobra, to co bierzemy? Bierzemy sobie linijkę, idealnie mierzymy, ile jest od zera dotąd i wyznaczamy sobie dwójeczkę. Albo można sobie też zrobić cyrklem, słuchajcie, wbić sobie cyrkiel tutaj, zaznaczyć sobie tutaj cyrklem takie kółko. No prawie nie mam cyrkla pod rękę, ale możemy sobie to tak zrobić, o! Obrazowo, tu wbijamy cyrkiel, zaznaczamy kółeczko, potem zaś tu wbijamy cyrkiel i taką samą odległością zaznaczamy sobie tu. Może to kiedyś dla Was zrobię, jak będę geometry robić, to takie różne rzeczy cyrklem dla Was też zrobię. No dobra, ale to jest takie rysowanie na oko. No i teraz na oko, czy tutaj byłaby trójeczka? No mogłaby być, prawda? Tak wygląda, że tutaj mogłaby być trójeczka. A czy tu bym mogła zrobić czwóreczkę? No nie mówicie, a może tu czwóreczkę? No też chyba nie, bo by było za dużo, nie? A pamiętacie, co jest najważniejsze? Że musi być tyle samo, taka sama odległość, jak od zera do jedynki. To musi być tyle samo tutaj, tutaj. No to gdzie by tak mniej więcej była ta czwóreczka? Tak na oko, co? O, tu. Może tak być? Myślicie, że tak mniej więcej wygląda? No, wy wydaje się dobrze, nie? To ile bym jeszcze sobie zmieściła piąteczkę, tak bym mogła dać tutaj? Tak mniej więcej wygląda tak samo, nie? No i szósteczkę, no i mogłabym sobie przedłużać, ale jeżeli ja nie chcę mieć więcej, to mogę sobie co? Zakończyć tą oś tu. Gdybym chciała ją mieć większą, to mogłabym sobie zrobić większą. Słuchajcie, co teraz jest ważne w tych osiach liczbowych jeszcze? Tu zrobiliśmy sobie rysunek na oko, dobra, ale wracamy do naszej kratkowanej kartki, gdzie jest o wiele łatwiej wszystko rysować. Gdybym mam dała takie zadanie o Zaznacz na osi liczbowej liczbę 20. No. no to ciekawe, jaką oś byście narysowali, jak ma być liczbę 20. Czy ta jednostka może być taka dosyć daleka, czy musi być bardzo taka ciaśniutka. No i tu właśnie wyobraźnia wasza musi działać. Musi to być taka oś narysowana, żeby się liczba 20 zmieściła. No gdybyśmy chcieli co jeden centymetr. No to 20 takich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziewięć no tutaj jechaliśmy do dziesięciu, a gdzieś tam 20. To już widzimy, że to nie może być co jeden centymetr. No to może lepiej byłoby zrobić co pół centymetra, czyli co jedną krateczkę. I zobaczmy, czy nam by się to zmieściło. Była jedynka, dwójka, trójka.

Czyli co jest też ważne w tych osiach liczbowych? Tak dobrać sobie tą jednostkę, żeby nam się albo wielkie liczby zmieściły, to ta jednostka musi być wtedy malutka. A gdybyśmy chcieli małe liczby zmieścić, tak, tylko tu czwóreczkę, to jednostka może być większa. A tu, jakbyśmy chcieli sobie tylko trzy zmieścić, to nawet może być jeszcze większa jednostka, prawda? Co trzy krateczki. Czyli zawsze musicie myśleć. Myśleć trzeba zawsze. Jaka musi być ta jednostka, bo to zależy od tego, jaką liczbę chcemy tam zmieścić. Jak wielką liczbę, to jednostka musi być bardzo malutka, a jak mniejszą liczbę, to możemy sobie zrobić jednostkę taką większą. Dobrze? No i to tyle. Myślę o osiach. Na razie nam wystarczy. Raczej nie jest trudny materiał. Myślę, że wszyscy sobie dadzą radę z rysowaniem tych osi. Tak? To na razie. Do zobaczenia.